Korzystając z mojego linku afiliacyjnego, wspierasz kanał Do Diabła z Grami. Link w opisie. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale Do Diabła z Grami. Moi drodzy, w każdym z nas czasami budzi się taki wewnętrzny Janusz. Na przykład, wiecie, widzimy jakąś grę na Nintendo eShop, widzimy też jej cenę i stwierdzamy, a dobra, poczekam aż trochę stanieje. No i tak czekamy później 3 miesiące, 4, 5, 6, 8 i tak dalej, aż w końcu ta cena jednak spada. Nasz wewnętrzny Janusz może być w pełni zaspokojony. No i my tymczasem ogrywamy sobie grę, którą gdzieś tam potajemnie, wewnętrznie chcieliśmy, jednak nasze wewnętrzne tutaj, tak jak wam mówiłem, januszostwo brało górę i ja dokładnie tak miałem z tytułem Excavation of Hobbs Barrow, ponieważ widziałem tę grę z jakieś 8 dyszek na Nintendo eShop i tak patrzę, mówię, a no dobra, point and click, mówię, wziąłbym, ale ja wiecie, zawsze mam w co grać. Ja mam zawsze tych gier nadwyżkę, więc stwierdziłem, dobra, poczekam na jakąś informację może u pudełeczku. Ja lubię takie gry, uwielbiam, jak dobrze wiecie, The Last Door. No to postanowiłem sobie, moi drodzy, poczekać na pudełko. Żadnego pudełka nie było, a ostatnio na Nintendo eShop kupiłem tę grę za 4 dyszki, więc stwierdziłem, że to jest idealny moment, żeby właśnie ją tutaj sprawdzić. Tak więc Janusz szczęśliwy? A czy szczęśliwy diabeł, jeżeli chodzi o recenzję? Tego się, słuchajcie, właśnie w tym momencie dowiecie. Witam na kanale Do Diabła z Grami. Słuchajcie, jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, wpadajcie na Patronite, zostawcie łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu, coś miłego albo coś niemiłego, coś konstruktywnego na pewno. No i słuchajcie, lecimy sobie z recenzją, żeby lepiej wczuć się w klimat i żeby tutaj, moi drodzy, was również, jego wprowadzić, zakładam sobie myckę, ponieważ doskonale pasuje ona do czasów oraz do klimatu, w którym jest dzisiejszy tytuł. Moi drodzy, jeżeli chodzi tutaj o gameplaye, no to tak jak widzicie, jest to dzielone na moją gadającą gębę i na gameplaye, ponieważ 95% gry Excavation of Hobbs Barrow przechodziłem w handheldzie, będąc w pociągach, hotelach, w rozjazdach, czy też przed snem, już będąc w chacie na przykład, nie? Więc tutaj tak to będzie wyglądać. No to co, lecimy. Słuchajcie, zaczynamy od fabuły. W grze wcielamy się w młodą dziewczynę, która jest, nie wiem jak to nazwać, takim archeologiem od krypt, od kurhanów, od grobowców. Czyli wiecie, ona powiedzmy tam odkrywa jakiś kurhan, czy właśnie grobowiec, wykopuje jego jakieś zakopane elementy, odkrywa tam, wiecie, przeróżne pozostałości po na przykład po danej osobie, czy też po wydarzeniach, które miały wtedy miejsce. Taka archeolog troszeczkę od truposzy, nie? No i ona generalnie rzecz biorąc dostaje tutaj list od pana Mr. Shoulders, który zaprasza ją do właśnie miasteczka, tak, żeby tutaj przyjechać i dokonać tej właśnie takiego, wiecie, tego excavation, to jest wykopaliska właśnie na terenie grobowca, który znajduje się gdzieś w miasteczku. Nasze dziewczę przybywa na miejsce, jednak na dworcu kompletnie nikt na nią nie czeka, więc postanawia sama udać się tak naprawdę do miasteczka, w którym będzie działała się akcja gry. No i tam też pierwsze swoje kroki kieruje do gospody, tak? Gdzie zaczyna się rozpytywać tutaj wszystkich ludzi na temat pana Shoulders. No i jest to bardzo taki enigmatyczny i tajemniczy facet, tak? Który no, za bardzo nie widuje się w ogóle z ludźmi i też zdaje się skrywać jakiś mroczny sekret. Ale na przykład wiecie, niektórzy z mieszkańców właśnie tutaj naszego miasteczka uważają, że na przykład nie widzieli go już nawet kilka lat, tak więc gość mega mocno stroni od ludzi, a jednak do nas właśnie wysłał list, żebyśmy sprawdzili ten tutaj grobowiec. No i na samym początku gry nasza bohaterka spotyka się oczywiście z wielką niechęcią wszystkich mieszkańców, tak? A to spotykam jakiegoś pijaka, od którego staramy się wyłudzić informacje, w sensie pozyskać informacje, a on jedyne co robi to naciąga nas na alkohol, a to mamy, wiecie, jakiegoś staruszka, który nienawidzi przyjezdnych, uważa, że w ogóle postawienie kolei w miasteczku to było najgłupsze, co tylko mogło się wydarzyć, ludzi trzaskających nam drzwiami przed nosami, dzieciaków, takich wiecie, rozwydrzonych dzieciaków, które nie mogą rozmawiać się z obcymi i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy są
że tak powiem, na nie. Każda z osób, które spotykamy w grze, będzie starała się nam jakoś, wiecie, starać się nas zdemotywować, że nie, tam wokół tego miejsca krążą legendy i tak dalej, nie rób tego, dziewczyno, daj sobie w ogóle spokój, a najlepiej to wyjedź w ogóle w cholerę. W pewnym momencie gry oczywiście też zostajemy zaprowadzeni do tego domu pana Shouldersa, czyli faceta, który nas, że tak powiem, zaprosił do tych wykopalisk, jednak jego też nie ma. To jest bardzo fajne w fabule, ponieważ czuć coś, że coś wisi cały czas w powietrzu w tej grze. Coś tutaj jest nie tak. Nie wiecie, czy ktoś wam mówi prawdę, czy ściemnia. Dlaczego zostaliście w ogóle wezwani w takim razie do tych wykopalisk, skoro każdy stara się przed wami ukryć, gdzie leży właśnie owy grobowiec. Kim jest facet, który do nas napisał i dlaczego też go nigdzie nie ma. To wszystko sprawia, że gra generalnie rzecz biorąc pod kątem fabularnym ma taki delikatny klimat, może nie tyle co jakiegoś strachu, chociaż ja uważam, że jest to bardzo mocno taki horrorowaty tytuł, tak? Nie takiego może strachu, co napięcia takiej dziwności. Ci ludzie dziwnie gadają, dzieją się jakieś dziwne rzeczy z nimi w niektórych scenkach, do tych scenek wam przejdę jeszcze oczywiście, jak będę mówił o grafice. Każdy wydaje się coś wiedzieć, nawet chcieć powiedzieć, ale gryzie się w język, no nie może po prostu. A dlatego i wtedy też właśnie, wiecie, nasza ciekawość tej fabuły coraz bardziej rośnie. Na początku gry myślałem, że to nie będzie do końca horror pod kątem fabularnym, jednak spokojnie, wszyscy tutaj miłośnicy mocnych wrażeń, gwarantuję wam, że im dalej, tym będziemy schodzili, no, bliżej strasznego tutaj zwieńczenia historii. Jeżeli jeszcze chodzi o fabułę gry, to też powiedzmy parę słów o naszej bohaterce. Bardzo fajnie napisana postać. W ogóle gra cała jest prowadzona w narracji właśnie naszej głównej bohaterki, ale po wydarzeniach, które miały miejsce właśnie tutaj w Hobbs Barrow, tak? Moi drodzy, to co mi się od razu podobało i już narzuciło takie, wiecie, takie zastanawianie się nad tą fabułą, jest fakt, że bohaterka, kiedy jest na narratorką, mówi takim mega styranym, wiecie, zmęczonym głosem, a kiedy nią sterujemy, jest pełna ambicji, taka żywiołowa, stawiająca się facetom, taka, wiecie, twarda babka, nie? Jest ona córką bardzo właśnie takiego znanego archeologa od krypt, tak? Napiszcie mi, jak to się nazywa, słuchajcie, jeżeli ktoś z was wie. No i też będziemy często mieli w grze flashbacki różne z jej dzieciństwa, z tego, jak na przykład robiła pierwsze wykopki razem z ojcem, jak dał jej pierwszy szpadelek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne dla strefy fabularnej i później na samym końcu gry wszystko składa się w jedną świetną, bardzo, ale to bardzo makabryczną całość, tak? No i dobra, słuchajcie, skoro powiedziałem wam o fabule, oto pomówmy może trochę o klimacie w grze, bo jest o czym mówić. Tak, skupmy się może w ogóle na ludziach, których będziemy spotykać w Hobbs Barrow. Moi drodzy, tak jak wam mówiłem, atmosfera tajemnicy jest bardzo fajna. Dodatkowo jeszcze z niektórymi postaciami będą działy się dziwne rzeczy, tak? A to zobaczymy, jak ksiądz wymiotuje. Tutaj zobaczymy faceta, którego ktoś związał w jakieś pęty razem, nawsadzał mu kwiatów do gęby. To czuć takie, jakby tu każdy był nieco szurnięty w tym tytule. Coś a la Silent Hillowe troszeczkę klimaty, jeżeli chodzi o dialogi i rozmowy z bohaterami. Moi drodzy, jeszcze pod kątem klimatu, no to nie mogę nie opowiedzieć wam o samym Hobbs Barrow, o całym miasteczku, jak i o przydrożnych polach i lasach. Gra ma świetny klimat, wszystko jest takie bardzo surowe, takie pierwotne, wiecie, ta wiocha, po prostu wielkie połacie pól, coś absolutnie świetnego. Wszystko jest praktycznie cały czas, no tam może nie cały, ale w większości otoczone delikatną mgłą, siąpiącym deszczem. Klimat naprawdę jak z świetnych filmów typu, trochę mi się to skojarzyło w ogóle z Draculą, jak w tym momencie, jak oni już tam jadą odbijać minę, kto wie, kto oglądał ten, wie, tam jest właśnie taki, wiecie, klimat tego świata, który jest pokazany, jakieś kurcze pagórki, tam coś może jest, może nie ma, te wszystkie gospodarstwa rolne z kurakami, jakimiś zwierzętami, wszystko to skąpane w deszczu, plus do tego jeszcze, wiecie, taka, a dobra, umocę zaraz powiem, plus właśnie do tego też klimatu, te dźwięki otoczenia też naprawdę tutaj robią mega fajną robotę. Jeżeli chodzi jeszcze o sam klimat, to tak jak wam mówiłem,
gra dopiero pod koniec pokazuje swoje horrorowe pazury. Cały czas w grze się dzieją niepokojące rzeczy, ale to nie jest nigdy coś, że będzie siedzieli po prostu wbici w fotel i robili o Jezus, jakie to straszne, nie? Nie, tak nie będzie. Najbardziej to będzie taka właśnie atmosfera tajemnicy, takiego delikatnego mroku. Super, bardzo, ale to bardzo mi się podobał klimat. Okej, skoro już wam powiedziałem, że klimat gry mi się bardzo podoba, no to jest on absolutnie też budowany w bardzo dużej mierze przez fantastyczną oprawę graficzną. Gra jest w pixelarcie. Wszystkie miejscówki, w których będziemy, są zawsze wyposażone w jakieś, wiecie, elementy ruchome, typu tam gdzieś kotek nam przebiegnie, tu jakiś tam ptaszek, tu jakieś inne zwierzątko, w mieście ludzie chodzą, mają jakieś swoje sprawy, niektórzy ze sobą rozmawiają. To jest bardzo, ale to bardzo fajne. Postaci są mega mocno szczegółowe, ale prawdziwy pazur pokazują w takich animowanych a la scenkach z bardzo bogato zrobionymi modelami postaci w pixel arcie. Chciałbym w ogóle kiedyś taką całą grę zobaczyć. Jestem ciekawy, czy komuś by się udało coś w tym stylu stworzyć. Grafika w grze jest przepiękna, ponura, surowa, taka bardzo mocno szczegółowa i widać, że tutaj twórcy naprawdę się mega mocno napracowali. Za każdym razem, kiedy będziecie oglądali jakąś cutscenkę w tej grze, one są dosłownie króciutkie, te takie, wiecie, te wstawki, gdzie mamy na przykład dużą twarz robiącą coś na ekranie, są dosłownie sekundowe, dwusekundowe, ale zawsze robią na nas mega dobre wrażenie. Dodatkowo jeszcze muszę tutaj mega mocno pochwalić ścieżkę audio w grze, tak? No, rzadko to robię, bo jakoś tam, wiecie, do audio aż takiej uwagi nie przywiązuję, ale tutaj jest naprawdę świetnie pod tym kątem, że generalnie rzecz biorąc, po pierwsze, wszyscy bohaterowie mówią ludzkim głosem, tak? Nie czytamy napisów, tylko mamy zdubbingowanych aktorów. Zrobili oni fantastyczną robotę. Staruszka brzmi jak smutna staruszka, spracowany dziadzia jak dziadzia, a wielki, wiecie, szlachcic brzmi jak wielki szlachcic. To bardzo dobrze. Do tego jeszcze muzyka jest w grze absolutnie fantastyczna. Od jakichś piosenek, powiedzmy, utworów w grze, jak na przykład dziewczynka nam gra na skrzypcach, czy śpiewamy razem po pijaku przy gitarze, przy kominku w knajpie, do wszystkich ambientów, które będą nam towarzyszyły podczas naszej podróży, to wszystko składa się, a jeszcze fantastyczne dźwięki otoczenia, naprawdę robiące mega robotę, na tyle, że jak wiecie, idziecie i siąpi deszcz, wieje wiatr, to sami chcecie jak najszybciej spadać z tego deszczu, żeby tylko znaleźć jakieś schronienie. Pod kątem, tak jak wam teraz do tej pory powiedziałem, fabuły, klimatu, że tak powiem, oprawy audiowizualnej jest bardzo dobrze. Przejdźmy sobie teraz do gameplayu. Gra jest typowym point and clickiem. Naszą bohaterką będziemy poruszali za pomocą kursora, który kontrolujemy za pomocą dwóch gałek. Ja grałem w wersji na Nintendo Switch. Prawą gałką mamy troszeczkę wolniejszy kursor do bardziej takich precyzyjnych rzeczy, a pod lewą, wiecie, szybki kursor do pokonywania jakichś tam dużych odległości i tak dalej. Dodatkowo jeszcze posiadamy swoje inwentory, ale to powinno być jakby standardem tego typu grach. Słuchajcie, gra generalnie rzecz biorąc bardzo mocno stawia na dialogi i często, żeby coś osiągnąć w grze, czy żeby pchnąć akcję do przodu, będziemy musieli wyczerpywać wszystkie możliwości dialogów z na przykład z jakąś postacią, czy z grupą postaci, a czasami też nawet starać się naciskać na nie tak, że powiedzmy zadać trzy razy to samo pytanie, żeby uzyskać jakiś efekt. To jest spoko, ale musimy pamiętać, że tutaj może się zapomnieć o jakiejś takiej zwartej i wartkiej akcji, tak? Te dialogi potrafią trwać naprawdę długo. Pojawia się masa różnych postaci, jakichś anegdot, jakichś wierzeń, zabobonów wśród ludności. To wszystko właśnie buduje tutaj całą tą historię, całą tą atmosferę. Dodatkowo jeszcze poza całą masą dialogów, tak, oczywiście też będziemy, moi drodzy, używać przedmiotów i rozwiązywać zagadki, no bo na tym tak naprawdę point and clicky, że tak powiem, się opierają. No i tutaj byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, chciałem powiedzieć pozytywnie zaskoczony. Ja, słuchajcie, wielkim fanem point and clicków nie jestem. Moja historia z nimi generalnie wygląda tak, że jak byłem małolatem i sobie kupiłem Discworld Noir na PlayStation, mój angielski był wtedy jeszcze słabiutki, no to nie potrafiłem sobie w tej grze poradzić. Z takich moich ulubionych point and clicków, no to wiadomo, The Last Door uwielbiam. Nie wiem, czy Sanitarium można uznać za point and click. Powiedzmy, że można. Uwielbiam
Uwielbiam też w Grim Fandango, Full Throttle, Day of the Tentacle. Lubię point and clicky, ale nie jestem jakimś weteranem. Na przykład niektóre zagadki w Broken Sword 2, to jest clownem na początku, to mi przypomnijcie, która to była część, sprawiły, że no nieraz po prostu biłem głową w ścianę i sięgałem po prostu po opis. Tutaj tak nie było. Wszystkie zagadki są bardzo logiczne, że tak powiem, i pasujące do siebie. Przykładowo, dziewczynce pęka struna w skrzypcach. No to musimy, jest tam gdzieś koń. No to jest dość logiczne, skoro można kliknąć na jego kitę, no to pewnie da się z tego zabrać strunę. I oczywistym jest, że koń nie chce nam tak od razu tej struny, w sensie tej swojej kity do wyrwania, żeby włosa dać, no więc trzeba, a my mamy w inwentory kostkę cukru na przykład i jabłko i też mu to dajemy, co sprawia, że już nam ufa i możemy wziąć strunę. Takich rzeczy jest bardzo dużo. Przykładowo, no nie wiem, znajdujemy gdzieś kwiaty, które nam się wydaje, że są kwiatami, które mamy zdobyć i tam gdzieś zanieść. Na miejscu się okazuje, że nie, one są bardzo podobne, ale to nie te kwiaty. Widzimy babkę, która ma te kwiaty. W jakiś tam sposób, już nie będę mówił jaki, sprawiamy, że ona, jej uwaga jest odwrócona i my podmieniamy kwiaty. Wiecie, to są tego typu rzeczy, nie? Trzeba pogłówkować, trzeba pomyśleć, trzeba poużywać absurdalnych przedmiotów na absurdalnych miejscach, ale to zazwyczaj nie działa. Miałem chyba tylko jeden taki moment w grze, musiałbym teraz się zastanowić, w którym powiedziałem, że nie, no to było głupie, jeżeli chodzi o zagadkę, ale dużo takich rzeczy naprawdę tutaj nie doświadczyłem i też to mi się podobało, że kiedy gra na nas narzucała jakieś zadanie, to my od razu w miarę wiemy, co robić, nie? Nie ma takich, wiecie, białych kartek przed nami, że idź zrób coś X, a my w ogóle siedzimy i no okej. Nie, jest jakieś tam zadanie, to już my wiemy przynajmniej mniej więcej, w którym kierunku się udać, a tam już za pomocą, wiecie, NPC-ów, jakichś cutscenek i tak dalej, powolutku będziemy delikatnie naprowadzani na rozwiązanie zagadek. Zagadki robią się bardzo wredne pod koniec gry i tam już musiałem się podejmować pisania kartką i długopisem niektórych kombinacji, ale to chyba też w sumie plus, nie? No bo wtedy, wiecie, no nie byłoby tego takiego, tej radości z ukończenia tytułu. Poziom trudności zagadek oceniam na ok, nie jest przegięcie trudny, nie jest też banalnie łatwy, tak więc za takiego tutaj na pewno nie weterana point and clicków jak ja, to było totalnie fantastyczne. Też całe to sterowanie naszą postacią, podświetlanie sobie przedmiotów, które możemy podnieść, łączenie ich ze sobą, zdobywanie ich jest zrobione bardzo przyjemnie i ani jednego razu nie miałem czegoś takiego, żebym nie mógł w coś kliknąć, nie mógł gdzieś trafić i tak dalej. Zawsze to wszystko śmigało elegancko. Dobrze, moi drodzy, podsumowując w takim razie, grę udało skończyć mi się w jakieś powiedzmy 6 godzin, może 7, ale gdybym już tak wiedział od samego początku, co mam robić dokładnie, myślę, że śmiało mógłbym ją zamknąć w 3 godzinach, nie? Jakbyśmy tak wiedzieli dokładnie, co robić krok po kroku. Podsumowując, mroczna, bardzo fajna, taka ponura atmosfera. Ładna grafika, świetne dźwięki i muzyka, dobry gameplay. Nie, ta gra jakoś tak, wiecie, mnie nie rozłożyła mnie na łopatki, jak na przykład The Last Door. Nie ma też w sobie takiej bombastyczności i niesamowitego humoru jak Day of the Tentacle. Jednak ja jestem fanem właśnie pixelartowych horrorów. Też bardzo lubię właśnie horrorki w wydaniu point and click, więc wystawiam z czystym sumieniem ocenę 8 z plusem na 10. Bardzo fajny tytuł. Zapraszam Was, słuchajcie, do zagrania w niego. Dajcie mi znać, może ktoś z Was już grał. Jeżeli macie do polecenia jakieś fajne, mroczne point and clicky na Xboxa, PlayStation, czy gdzieś Switcha, to bardzo chętnie Was wysłucham i chętnie o czymś nagram materiał. Ja ogólnie lubię przechodzić point and clicky, nie? Teraz mam jeszcze jednego fajnego, no to może nie do końca point and click, ale też taką grę mocno opartą na zagadkach, ale to za parę odcinków. No dobra, słuchajcie, co tam mogę Wam jeszcze ciekawego powiedzieć? Wpadajcie z sklepu Perfect Blue, korzystając z mojego linku. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Już niedługo się widzimy, zapomniałem to powiedzieć. W kolejnym niesamowitym odcinku do diabła z grami. Teraz już poważnie. Hej ho.